Jak kolega. Ja też się szanuję jako kolega. Ale słuchaj, panie kolego. Ja nic złego tobie nie zrobiłem. Ale Stasiek hrabie, ty. Ziomek wpłacił 4 zł. To co on by miał? Co ty robisz, ty? Zarabiczę to. Zarabiczę, ty! Co to jest problem? Daj mi te chusteczki. Nie wiesz kto. Rafał, ja masz wiedzę. Ja wiesz. Janek nic nie powiedział, a ludzie cisną deka z ciebie. Daj spokój Jankowi. Putin wpłacił 4 złote. Rysiek, nie derwuj się na Janku, dlatego bo ludzie kłamią i cię wkurwiają. A Rafał święcił, gdybyś wytłumaczył tym kłamom, że to kłamstwa nauratów, a co tam wszystko łyka jak bocian żywy. Wybijcie chłopacy kielicha na złoto. To już robi się gniewa? Sąsiadka wpłacił 4 złote. Ryszard, tu twoja sąsiadka. Widziałam, jak Zofia mówiła do Janka, kiedy znowu się spotkają. Jesteś fajny facet. Wpłacił 4 złote. Janek, a zapomniałeś, że Cyganie wiszą ci pieniądze za prąd i Rafał zawoził Ryśka na kocie. Co ja ciągnął ciebie w prąd, kurwa? Tak samo jak to samo? Co ja ciągnął ciebie w prąd, kurwa? To jest tobie pieniądze ze winy. Nie o to chodzi. A to o co ci chodzi, kurwa? O to, żebyś żył. Ten kit to wiesz, na grujec może zapierdalać. Słuchaj, przyjacielu. Mogę tak powiedzieć, przyjacielu? Ja ciebie zawsze, Rysiu, sąsiada. Uważam ciebie za przyjaciela. Dobrze mówię? To się zachowuje jako przyjaciel, kurwa. Dobrze. A, my teraz wypijamy i chuj. Pana wchodził 4 złote. Cyganie ten, kiedy zrozum, że ludzie specjalnie nakręcają ciebie i plamia za jego kreca z ciebie, a ty się bajesz i robisz z siebie idiotę roku, odczep się od Janka, bo w końcu dobiorą ci się do dupy wszyscy z ciebie, betę maja, ze się nabierasz. Janek został zdobany. Janek, pozdrów Kubę, super chłopak. Oby, został moim przyjacielem. Pozdrów Kubę, Janek. O, możemy sobie ręce podać. Dobrze się mówię? Co? Możemy sobie ręce podać? Dobra, przyjdzie szesna. Rafał wpłacił 4 złote. Przyjdzie szesna. Rafał nie obwoź tego chuja cygara. A, po cygarsku i inaczej, tak? Podpierdala cię, powiedział, w każdym razie jesteś pomiewany. Teraz to dobry kolega. Kurwa, wszystko jebana, w dupę jebana. Pozwól, że ja też wejmę. Tu są przyjaciele. O, kurwa jebana, ty. A Rysiu, jak myślisz? A co ja myślę? Fajne tu mieszkanie jest. Na Nowin wpłacił 4 złote. Chłopaki, ten Rafał już zarobił 3000 na was. Wasze nerwy psuje, co z tego macie? I uważam, Rysiu, że... Rysiu, 200 złotych, Rysiu, to jest dobry przyjaciel, no. Grubi, mogę to się powiedzieć? Ale dobra, muszę zostać. Aha. O, wypijemy to, co mam. I uważam, że wszystko zostaje... Człowiek z zasadami wpłacił 4 złote.
Cygan, dobrze wiesz, że za den rom nie może grypsować i powie ci to każdy, że człowiek wiec przez... Ty pierdolisz mnie, kurwa, za kocowołu. Ty, kurwa, zasadami jesteś, kurwa, jak ogół decyduje, w dupę jebana mać. Co ty możesz pierdolić, kurwa, o siebie? Ty jesteś jednostką tylko, kurwa. Jednostka, kurwa. Ogół decyduje, a nie ty, kurwa. Co ty możesz decydować, kurwa, o ogół ludzi? Tato, proszę, zaakceptuj mnie, a ty, cygan, jesteś konfident i szedziosiąka. Dobra, to prawda w oczy koli, kurwa. Donosiłeś na dobrych ludzi i... Dobra, dobra, znamy te numery, znamy te frajerskie numery. Rysiu, jak będziemy żyć? Zgodzi czy nie? Zobaczmy. Jesteś fajny facet. Rozjebana skoda. Nie wiem, co dalej wam powiedzieć. Ja uważam. Normalnie powinieneś ci powiedzieć 400 zł dostać. Posłuchajcie. Was rucha i pomisna. Ja bym tego robił. No się, musimy się wolić. Zaraz zapierdolona bez szkoły. Masz rację, masz rację. To zostałem przyjaciółmi, tak uważam. Powiesz, Rysiu. Bądź się pożyczka wpłacił 7 zł. Powinniś zostać przyjaciółmi. Nawet gada, że mu kasy nie ma. Dobrze mówię? Masz rękę? Dobra, rękę w biznes zostać. Nie wiem, jak tam... Piszę w piśmie, ale uważam, że powinniśmy być przyjaciółmi. Co to było? Ja uważam, że powinniśmy zostać przyjaciółmi. Masz też pieniądze, co ci oddałem za chleb. A, to do tego... Do portfela schowaj. Rychu, to dlatego, co pan Edusa zdradził. Ja nie wiem, nic, kurwa, pierdol się ode mnie. A te 300 to jest dla tego, co się... Ja wiem, że źle postąpiłeś i to wszystko. A będziemy przyjaciółmi? Przyjaciół chcę szukać gdzie indziej. Gosia wpłacił 4 złote. Cygan, ty zrodziju, oddaj Jankowi 2 piwa, co zajebale si jedzenie z lodówki. Widziałam to jak brales i jestem eś. Pokażę tu gościa. Ja mam wyjebane, kurwa, na jego lodówkę. Pretensje trzymajcie do gości, co opierdoliła mu. Dobra, Rafał, zabijemy się, bracie. Zara, czekaj. Bo źle się czuję, naprawdę. To się połóż. Karma cygańska, ja płaci 4 złote. Karma cygańska, aż cię dopadła z tym kaszlem, cyganie. Za twoje grzechy w przyszłości Jezus Chrystus nasz Pan z ciebie zrobił kaletę, mimo ze mnie taki stary jesteś. A ja bym ci zawsze pomógł, jak mógł. A ty jemu dziękujesz? Tak. Kalekę. Jestem kaleką, wychodki. Wychodki jebane, nie jestem kaleką. Śmiecie jebane. Padluchy. Cygan wpłacił 4 złote. Cygan na Czeczeniu było pogotowie. Twoja żona się zakrztusiła, robiła mi loda po same kule lapczywe. Babsko, pytam się, no. Cyga Kostro, a ona ze to jej pierwszy ciepły posilek od tygodnia. A zobaczę, kurwo. Rozjebię cię, kurwo, obetnę ci tą głowę i wpierdolę do kibla i spuszczę wodą. Jeszcze nie znasz mnie, kondonie jebany dla chociągu. Nie znasz mnie, kurwa. Jan Paweł II wpłacił 4 złote. Cygan Janek pierdolił, że każdy cygan to złodziej i że ci nie ufa, że do niego przychodzisz, mówi, że jesteś złodziej i konfident. Tak. Janek, słuchaj, wpłacił 4 złote. Janek, słuchaj, przeproś i przytul Ryszarda, to może wybaczy ci to, co mówiłeś. Przyznaj, że jesteś fałszywy i bardzo ci źle z tym, co mówiłeś o jego żonie. Powiedz, że wiesz, że źle postąpiłeś. On tak nie będzie miał to darowane.
Za te jego plotki zjebane. Ewa wpłacił 4 złote. Panie Ryszardzie, bardzo mi się pan podoba, czy możemy się spotkać na seks? A możesz się spotkać, kurwa, z swoimi klientami, a nie ze mną. Bo ja jestem wierny dla swojej żony. Ja mam wyjebane na wasze seksy. Sportowy tygodnik wpłacił 4 złote. Panie Janku, z racji o pańską troskę zdrowotną, czy da radę pan zrobić z 5 pompek i 10 przysiadów? Cygan na pewno nie da rady, pokaż jak się ruszasz. Pozdrawiam Janka. A skąd ty wiesz, że cygan nie potrafi? Cygan potrafi, w wojsku był i wszystko. Niech zrobi chociaż 3 pompki wojskowe. Chcesz Janek się położyć na chwilę? Nie. Miło mi kolegę bije. Może zostań do jutra, Janek. On jest fajny facet. Może, Janek, może zostaniesz do jutra, co? Tak? Jednak tak? Tak. Jednak jeszcze zostajesz. Co, no to fajny facet. No fajny. Może z nim na pewne dyskusje pozdrawiać. Ja nie żałuję, że fajnego kolegę poznam. To jest, Rysiek to jest porządku facet, no. Tak można powiedzieć. Rysiek fajny facet. No, to mogę więcej powiedzieć. To jest fajny facet, no. Rysiu, jak? Wiem, że... Gosia wpłacił 4 złote. Cygan tu, Gosia, słuchaj, ty cwerni kracaj na Czeczenie. Bo Gosiutek cię rozjebie. Co ty się kurwi czepiasz, są mnie, ja nie pijaczka, ty cwer jebany ruch. To jest fajny facet. Na Czeczeniu będziesz ruchany. Zostaw. No jest fajny facet, no. Co więcej mam powiedzieć, no. Małgorzata Zbierzyńska wpłacił 7 złotych. Rysiu, jego. Słuchaj mnie. Jesteś fajny. Rurno! Rymasz ty źle, kurde! By gaty jej mamę! I ta dzika pierdolona brzydła jej pana! Znowu jesteś, kurde, brzydka! Jest! Poznajesz? Pezon Fury wpłacił 4 złote. Rysiek, to prawda, że cygański boks jest najlepszy na świecie i trenowałeś Tysona Fury do walki z Wilderem? Poza tym, kogo grałeś w Kraki Winders, jak palimy ten cygański autokar napędzany koniami? Walczyłem w kickboksy z Zametem. To mój był trener, kurwa. A wam nie pasuje, to kurwa znajdziemy się. Bandyta, Rafał, chodź tutaj, Skąd? Nie, ale chodź go na ten. Idź, usiądź. Chodź go na ten. Patrz. Stasiu. Ale chodź, Rafał, proszę. Stasiu, kurwa. To twój kąt jest. Twój kąt. Chodź go na ten. Stasiu, weź. Ale zobacz, Rafał, kurwa. Twój kot jest!
Ale za jaką się sławą? Bandyta! Bandyta! No, Stasiu, weź. Tak, Rafał. No chodź. Stasiu. Pierowska Floryśka, tańczy jeszcze innego. Stasiu, weź. On nie żyje! Rafał! On nie żyje! Kurwa, weź, chłopie. Stasiu! Kurwa, Rafał! No widzę, no. Ko, nie widzę! No widzę, no. Nie! Stasiu! Weź, kurwa, usiądź do chuja! Nie żyje! Nie żyje! Bandyta nie żyje! Nie żyje! Stasiu! Kurwa, weź! Widziałeś? Bandyta nie żyje! Stasiu, weź! To jest twój kot! Stasiu! Weź kurwa usiądź, o! Rysiek wpłacił 4 złote. Skąd kurwa ty kotem swoim? Nie! W życiu! 666! Stasiu! Człowieku! Usiądź kurwa! Ja siedzę! Słuchaj! Ktoś nie lubi zwierząt? Nie jest moim człowiekiem! Stasiu, weź usiądź! Ja siedzę, kurwa! To jest mój przyjaciel! Jego był, życiu był nie przyjaciel! Jego w życiu nie zostawię! Stasiu, weź usiądź! Dobra! Spokojna babka powiedziała! Stasiu, weź usiądź, kurwa! Ja siedzę, kurwa! Siedzę! No i twój kot to jest. Jeżeli ktoś stworzenia nie lubi, to nie jest człowiekiem. To jest pan... Stasiu, przestań pierdolić. Nie pierdolę! Ja głupot nie pierdolę, tylko prawdę mówię. Usiądź, kurwa, Stasiu. Zobacz, ile ludzi, kurwa, zwierząt biorą. Koty biorą, psy biorą. Stasiu, weź już, kurwa, co? Ja siedzę, kurwa! Jeszcze raz ci mówię. Się napiłeś? Trudno. Stasiu, weź już, co? No i kot nie ma. Ja siedzę, kurwa, siedzę. No i... Tylko balantajsa już wypiliście, czy jeszcze jesteś? Jest! Może go nie pijcie już, kurwa, gdzie ty? Nie! Ja nie jestem pijany! Stasiu! Fuj! Ta mów! Mów co chcesz! Mnie tylko chuja lata! Mnie tylko chuja lata! Dobra, w porządku! Nie tylko chuja lata. Lata nie lata. Tak. długo nie pociągnie. Stasiu, Joanie, Janku, to może cię pozdrowić. Żyć sobie, a nie komuś. Wcale Augustów pozdrow. Pozdrawiam Augustów jak najbardziej, bo lubię to miasto. Bardzo to miasto lubię. Stasiu, weź urząd. Ja siedzę, kurwa. No, widzę. Dobra, weź ty kurwa kasz, nie wiem, kurwa, w rękę, fajnie kaszlesz, kurwa, w moją stronę. Weź uszy. Daj mi tego papieru. Ja siedzę, kurwa. Jesteś tak, kurwa, już tak najebani. Stasiu, uszy zabija. Już ty widzisz na tamtym świecie. To ci powiem krótko. Stasiu. Ja wiem, co on ci chodzi. Usiądź, Stasiu. Ja siedzę, kurwa, cały czas siedzę. Dawaj tu widzę. Czekaj. Masz to wódkę.
i wypierdalaj mnie stąd. W chuj. Wypierdalaj mnie stąd. Sasiu. Widzisz? Ja z kotem zostaję. Do cygana wpłacił 4 złote. Żrubym. Nie jesteś prawdziwym Romem, że dziwi się ciebie wstydza, za co ze tu się siedzisz i na tobie zarabiaja. Cała brat gardzi tobą i niedługo zostajesz rozliczony z swojego zachowania. Chuj ci ja. W chodzi z niechnikarzu przyjebana. Dobra, nie to ja sam mogę wyjść. O, Stasiek firmę zmienia, już widzowie. I chuj. Stasiek już firmę zmienia, widzowie, już Stasiek ma, już ten no. Etap. Różnego tylko zabieram. Swego przyjaciela. Zabiorę. Gdzie jest duchu? I wyprowadzić tego starego gruzylika. Rysiu, uwaga, wpłacił 5 złotych. Rysiu, jestem z Janka, wysłyszałem, że jutro rano Janek się umówił z twoją żoną na rachunek pod sklepem. Trudno. Tak bywa. On się topi ogon chyba. Angelika wpłacił 10 złotych. Wysyłam ci swoje majteczki. Kocham cię. W duchu to stary trochę. Weź ty kurwa, idź się wykaszlaj tam do pokoju może ty. Mówiłem ci kurwa, zawijamy się kurwa to... No ale o 23 przecież mówiłem. A ty się próbujesz. Gdzie ty idziesz? Gdzie? Na dwór idę, ale to się kurwa wiecie. On chory jest. On jest chory, ten chory. Lewiafhan wpłacił 4 złote. Jak zostać wspierającym? Ja te lajmy do nauki w sesji kurwa muszę mieć. Coś pięknego. Pięknego to ty możesz mieć. Jak się pali kurwa 10 petów na godzinę, no to kurwa. To się kaszcze, wiadomo. Cygar wytarł gilę od krzesła, a później ja będę kurwa siedział na nim ty bez kitu kurwa ty. Janek wpłacił 4 złote. Janek, zwrot. Którego szukasz? To Stasiu. Zamknij mordę. Dam ci połowę! Widzisz, jak ja umiem odpowiedzieć? Zamknij mordę, dam połowę. Na piwo wpłacił 4 złote. Stasiu, weź usiądź. Ja siedzę! Tuż nie stoję! No, jedziemy dalej. No, jedziemy dalej. No, mów. Mów godzina wyraźnie. Do bandyty. Myślę, że najgorszy bandyta w Ełku.
Janek dobry chłop. Aha. Rafał, twój Bonifacy zdech. Bandita twój zdech. Nie, on nie zdech. Ty wiesz, jaki on mądry, kurwy? Kot? Człowieku, jeszcze takiego kota mądrego w życiu nie widziałem. Jak on? Twoja zona się zakrztusiła, rafinami loda po same kule. Pytam co tak dla pczowi, a ona zadaje pierwszy ciepły posilek od tygodnia. Gdzie idziesz, Janek, do siku? No. Jeszcze takiego bandyty to ja w życiu nie widziałem. Jak rudy. Ty wiesz, jak on mnie lubi? On za mną przepada. Człowieku, ja mogę być wszędzie. Chuja i tak ucieknie. Ucieknie, do mnie przyjdzie. To jest bandyta mój. To jest mój bandyta. Przemysław wpłacił 4 złote. Staś, usiądź kurwa. Siedzę! Jakiego chuja wpleta? Ja z bandytą rozmawiam ze swoim. Ty wiesz, jaki on mądry kot? Całą głowę ci wylizał. Tak. On lubi. Bo ja mu pozwalam. My, chodź bandito. Patrz. Zobacz, jak on się wyłożył. Bandita mój. Bono wpłacił 4 złote. Co mam? Bandito, widzę, że cały czas w szczytowej formie. Całuski w tym nowym roku dużo pomyślności. To jest twój kot. Nie mój. On tylko przy mnie jest, bo ty go przywiozłeś. Ty go przywiozłeś. On mnie polubił od razu. Bandita. Bandita. Tak jak ja. To jest złodziej. Jak ja. Kradnie wszystko. Każdy mu przynieść pieniądze, pójdzie, skup mnie. Rysiek mówi, że ten, że serce mu wysiada, że umiera, że będę odpowiadał. O! Niego. Nikt nie będzie odpowiadał. Bandyta. Też twój bandyta, bo ty go przywiozłeś. Tutaj. On tu się czuje jak złoto. No złoto. To jest bandyta najgorszy bełku. Między wami wpłacił 4 złote. Rysiek jest nie jest z naszym bratem. Brać romska się ciebie wstydzi za to, co robisz. Nie ma miejsca dla ciebie, Welku. Będziesz opływany na każdym kroku. Wstań i wyjdź z tego mieszkania, a może ci wybaczymy. Dobra! Pochana Baśka! Pochana Baśka! Ja mam bandytę tu, najgorszego bełku. O kurwa, bandyta! Rafał wpłacił 4 złote. Rafał, co ty teraz zrobisz z tym krzesłem? A tak WGL to zapalimy jak lubię bełku? Ja chuja tam nie wiem. Dobra, spokojna Baśka. Bandita. I do Rafała. I do Rafała. I do Rafała. Bandito. Bądź cię tu przywiózł. I bardzo dobrze, że cię przywiózł tu. Myślisz, mądry kot. Manik z Berlina wpłacił 4 złote. Czyli to portfel leży obok choinki, widać, dostaje z niego 400 złotych. Pfff. Staś, usiądź spokojnie i się nie denerwuj.
Ja się nie denerwuję, bo ja mam bandytę najgorszego bełku. Tło, głaszczego. Bandyta. Stasiek, usiądź, wpłacił 4 złote. Stasiek, prosimy ciebie, usiądź, nie stój, usiądź. Ja siedzę! Ja bandytę tu mam, czynuję. O! Patrz! Nie wierzysz? Żona, bandytę mam, najgorszego bełku. 4 złote. Kochamy cię, Stasiu. Jesteś najlepszy na świecie. Pozdrowienia ze Szewcji od Bartka i Martyny. Dzięki! Stasiu. Stasiu. No. Ja mam bandytę. Stanisław, siądź na tej dupie w końcu. Siedzę! Bandyta. A Grysza by. Bandyta jak patrzy. Danka wpłacił 4 złote. Stasiek, ty kurwo odbałciłeś mnie, Gaśkę i Ilonę. Paluchy pchałeś z kurweseną, masz butelkę w dupę odbawień. A te cygany wychodek z rytu... Odpierdol się, kurwo! Wódkę pierz. Odpierdol się, kurwo, od mnie! Ja nikogo nie ruchał. Ja mam bandytę przy sobie. Bandziorę mam. Mamy wpłacił 4 złote. Stasiek, jakie masz, jaka duże czy małe? A dupę płaska masz? Ja mam bandytę. Ja muszę bandytę dbać. Bo go lubię. To jest mój bandyta. To jest mój bandyta. Muszę niego dbać. Wpłacił 4 złote. Stasiek, siadaj. I op, twoja mać. Ja siedzę! Co bandyta? Co bandyto? Tak uciekniesz! Nikt się nie utrzyma, do mnie tak przyjdziesz. Dwadzieścia kilometrów wywieziesz, on i tak tu wróci. Tak! Czy mówię prawdę? O kurwi synu, bandyto, on tak tu wróci. Bo jest mu tak dobrze, że on tak wróci. Gość wyrzuc. 20 kilometry.
nie zdążyli samu chodem przyjechać, a już kot, kurwa, na miejscu jest. Chuj, zostawili to. Możesz w końcu usiąść. Kot nie głupi. Zatem myślisz, że te ludzie są głupi? On ma więcej rozumu jak my. Wszyscy. Tylko że on... Dobra, Jarek? Dobra? Rafaello się nazywa te pierogi. Lecz, bandyto, przyjdzie. Dześ, kurwa, jaki on mądry kot, przyjdzie do mnie. On przyjdzie do mnie, tylko prosi. Bandyta, bandyta mój. Nie ma gorszego bandyta. Nadzieja wpłacił 4 złote. Rysiek, gdzie masz kurwa gitarę? Co cygan wart bez swej gitary? Jesteś wzorem, wszyscy się ciebie wstydzimy, cała bracia omska wydala na ciebie wyrok. Jesteś smiciem, jesteś smiciem, jesteś smiciem, jesteś smiciem. Rafaelo, one są z migdałami, z kurkami, ze śmietaną chyba słodką i z twarogiem. I z karmelowym jeszcze sosem. Ale teraz bym sobie zjadł Rafaello, tylko bez tej kurwa kulki tej, z tego orzecha samo. Cudowny jest. Stasiek wpłacił 4 złote. Oglądam cię od początku i jesteś największą gwiazdą w Polsce. Pozdrawiam Łysy Oro, Szwecja. Zapraszam do siebie. Dzięki! Don Wasyle Ciopek wpłacił 4 złote. Rysio, a ty wychodku jebany, żony ci ruchali, a ty siedzisz głupkę z nimi, bijesz cyganśka, brać się za ciebie wstydzi.
Tume zendroma tume gadzie pausało carla kirem jamary citter han tume mire jar kurwoty wychodku. Pokojna baśka! Migdałki? Dobre są, no. W środku, no. Dobrze mówisz. Co? Jest bandyta z powrotem. Chodź. Rafał, bo ja chcę jeszcze do szpitala. Chodź, chodź. Do szpitala dziś jedziesz? No. Jeżdżę taksówkę, to jadę do Wysku. Ale tam. Mogę cię zabić od razu do szpitala. Nie, do Baranki, to ja muszę żona przyjść przy mnie. Żonę? No, bo ona wie, o co chodzi. Ja wiem, czuję po sobie, wiesz? A nie chcę paść, kurwa, w drodze, wiesz? Masz te, nie? Janek, widać, że ci smakują, Janek, nie? One zajebiste są. On by beton wpierdolił nawet. Zamknij, kurwa, nie, normalnie. No. Niech będzie otwarte. No jak? Powietrze świeże wchodzi. Tak. No tak, ale to lekko jest tylko przez otwarte. Niech będzie świeżego powietrza. Dobrze, Janek, zjadłeś wszystko? A prawie. Pokaż, ile zjadłeś. O, jeszcze będzie jedzony, czy jeszcze już nie? Czy na później? Później. Picie się napij tam na dole masz. Nalej sobie do szklanki, się napij. Słyszysz? Tam picie masz na dole. Daję mu dom. Ale nie znam, miałeś się nalać do szklanki, ale... Dobra, niech jest butelki, nic się nie stanie. To już fajny facet. Gdzie, Rudy? Skurwysynu, zdradziłeś mnie? Kurwa zdrajca! Jebany! Zdradził mnie! Popierdolił! Gdzie indziej? To bandyta! To jest bandyta! On wie, gdzie uderzyć! A Ursusem jeździłeś w PGR-ze, Stasiek? Co? Jeździłeś Ursusem w PGR-ze? No jak nie? Co? No, bandyta, kurwa, zdrajca. Ja wiem, o co chodzi. Myślisz, że taki głupi? On też nie jest głupi. Bo chce jedzenia, żebyś ty mu kupił. Bandyta. To jest chytrus, to jest pykot. Dlatego on cię lubi strasznie, bandyta. On lubi inne jedzenie. No, to jest bandyta. Co chcesz? To jest bandyta twój.
To jest chytrusz. Nad chytrusami. To jest bandyta. Tylko on mówić nie umie. On by powiedział bardzo dużo. Bandyta. Bandyta. A za sznurek by ci ciągał. A jak? No bandyta. Dobra widzowie, my powoli kończymy. Dzięki, że byliście. Bandyta. Będziesz za sznurek. Janek, zostajesz? Tak. No to Janek zostaje, a my jedziemy. Dzięki, że byliście. Pożegnajcie się. Powoli. Cześć. O. A ty chcesz się zostawić ze mną? Ja tam że tu siedzę. Nie wpłacił 4 złote. Rysiek, jedyne wyjście dla ciebie to przeprowadzka do innego miasta. Wempurus jest nikim, aby rozszanowany. Jak w ciągu 3 minut nie opuścisz mieszkania, przyjedziemy po ciebie do Orzeszek i nie będzie tak przyjemnie kitną inderą. Nocne spanie z Jankiem? Nie, ty. Nie dzisiaj, bo Rysiek musi jechać do domu. Źle się czuje, do szpitala musi jechać. Na sekundę jeszcze zostawię, ale już kończymy i tak. Ostatnie podrygi. Ostatni papieros, o. Ostatni papieros. Leżył jak? Dobrze! A jak, Rysiu? On jest w porządku. Kurwa, szkoda mi łysego. No, przyjdzie kolega. Nie, nie tak szybko. Odpierdol ze swojej wyjdzie. Swoje odpierdol, tak. To przyjdzie. Jaki problem jest, kurwa? Szkoda. Dobry człowiek był. Lubiłem Mówisz go. Mówisz o Rysiu, swoim koledze? No. Bardzo dobry człowiek. No, co więcej mam powiedzieć, kurwa? Nic. Bandyta, chodź tutaj. O, twój kolega jest. No, to jest mój przyjaciel. Najlepszy. O, co bandyto? Włączy ci telewizor Janek tam w pokoju? Niech będzie. Nie, tu włącz. Tu włącz telewizor. To jest bandyta mój. To nie mój. Rafała jest. Tylko Rafał go sprowadził tu. On mnie od razu polubił. Bandytę. Mhm. On ze mną śpi.